Także Warszawa, Warszawa, zaraz może kolorów się doczekamy na Pałacu Kultury Stalina i Lenina, ale coś tu ze względu na tę biedę taką jaka i to bieda ukraińska jest, no, proszę Państwa, tego winka tam naleli troszeczkę w Buwie, to był taki sok z jabłka, troszeczkę tam alkoholu było, no, bardzo miło było, no ale tak rzeczywiście biednie. I tak samo jak i biedna jest Ukraina, no bo przecież katolicka, bo to przecież papież Rzym, Łacina, a nie Krym, tak samo i Warszawa. Także tutaj, proszę Państwa, moherowi lepsi, moherowi gorsi, którzy go przebodli, którzy go przebili, to znaczy Jezusa Chrystusa, no bo Jezus Chrystus to szedł, wiecie Państwo, na szafot, że tak powiem, na zamordowanie sam. No, oni to jakby mogli mu towarzyszyć, to tylko mu mogliby towarzyszyć z drwinami, kpinami. No, także nie ma tu żadnego, proszę Państwa, osła, nie ma tu żadnego barana, chyba że po prostu tylko moherowi lepsi, chyba że tylko moherowi gorsi w katolickiej Polsce, a na Mazowszu nad Wisłą. Nie ma tu żadnego Maksa. Nie ma tu prawosławnych ludzi, nie ma tu mormonów, nie ma tu ewangelików. Tu są tak zwane rechodupki, rechodupcy, przedpotopowi, rechodupki przedpotopowe i z czasów jeszcze Jezusa Chrystusa. Także możecie Państwo poczekać, poczekać na te kolory, ale chyba się dzisiaj też nie doczekata. Także proszę Państwa, centrum Warszawy. Przypominam, że w bilansie dnia dzisiaj 26 czerwca 2015 roku nie było ani jednej osoby prawosławnej, ani jednej mormonki, ani jednej ewangeliczki, ani jednego ze świadków Jehowy. A tam Marszałkowska, a tam Rotunda, no cała ta Warszawa. Także widzicie Państwo, żadnego barana nie ma, żadnego Maksa nie ma, chyba że baranek Boży. Także teraz, proszę Państwa, jak na Legii będzie kongres, to cały ten kongres będzie na temat Jezusa Chrystusa. Po co ten Jezus Chrystus przyszedł? No bo bardzo dużo takich osób, którzy by chcieli skorzystać, żeby im rozmnożył, a to chleb, a to wino, a to ryby. No i nie może jeszcze i mięso. No ale chyba nie po to Jezus Chrystus przyszedł. Bądźmy duchowi. Może dajmy się choć trochę uduchowić, żebyśmy mogli pojąć sens przyjścia Jezusa Chrystusa. Żebyście nie byli przyrównani do tych baranów takich, którzy chodzili za Jezusem Chrystusem, żeby ich nakarmił, żeby ich Jezus Chrystus, żeby im dał szechyć. No to przecież też nie po to. Nie rozumieli misji, celu przyjścia Jezusa Chrystusa. Cały kongres na ten temat na Stadionie Legii. Warto przyjść. Zapraszamy. Tak jak Wiesia z Londynu przyszedł tutaj, tak jak mówię, rok temu wychodził. Czy to nawet 2 lata temu, jak to Holender, chyba 2 lata temu, jak to Holender, czas leci. Także wrzaski, krzyki, rechodupstwo przedpotopowe i z czasów Jezusa. Zapraszamy do oglądania programu naszego El Mercedes Wiesiolandia, El Hof Art 2000, El Kawiercielka, El Kapierdzielka, Cinderella, Felicja Woska, Wiesiolandia Król, Wieholandia Król, jak również El Mercedes na Daily Motion, jak również na Google Plus. Proszę Państwa, jest Wiesiolandia, El Hof, El Mercedes. No i melodrama. Serdecznie Państwa zapraszam. Także świecka Warszawa, wiecie Państwo, jak już mamy ten Pałac Kultury Stalina i Lenina, to gdyby Jezus przyszedł teraz w XXI wieku, to też by go zabili. Moherowi lepsi, moherowi gorsi. Także nasz Pałac Kultury Stalina i Lenina, że można troszeczkę postać, proszę Państwa. Można troszeczkę poleżeć, pospać. Także moherowi lepsi, moherowi gorsi mogą zawsze się zabawić tutaj. A teraz jest ciepło, czy może będzie ciepło pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina? Tak czy siak, proszę Państwa, mamy lato przecież. Kinoteka. Także wciąż coś się buduje. Coś się buduje. Także jest Warszawa, jest Warszawa. A Warszawa to są moherowi lepsi, moherowi gorsi. Czekamy na kolory, proszę Państwa, aż one się tu objawią, ale chyba coś nie za bardzo one się objawią w biednej Warszawie, no bo
nie mają pieniędzy na te korony. Także jest wciąż ta agresja rzymskokatolicka, rzymskołacińska i nawet wystawa też rzymska z Włoch w Domu Artysty Plastyka na Mazowieckiej 11. I oczywiście ani jednej osoby prawosławnej, ani jednej Eli prawosławnej, no chyba, że te co przyszły sobie popatrzeć na wystawę. Także proszę Państwa, Warszawa jest centralna, żebracy zaczepiają, jeszcze mówi kurwa dziad. Także żebrzą, żebrzą, oczywiście, że żebrzą, proszę Państwa, cały czas żebrzą, no. I zaraz tu tylko telefon, 1-1, ile tam jest, 2-9-9-7 i zaraz ich tutaj. I tak łażą w tych ciemnościach się kryją, a to krzaki, a to śmietniki, proszę Państwa. Pałacem Kultury Stalina i Lenina, bo no, z tej strony to jest gdzie się chronić, ale tak to no patrz, o już tam murku się trzyma, już zaraz będzie gdzieś, także wiecie Państwo jak oni żebrzą, strasznie się kłaniają, strasznie się uśmiechają, są delikatni, bardzo mili, ale oczywiście, że to jest nieszczere, bo wiecie Państwo, jak dostaną, wyrwą te 5 zł, to sobie kupią piwo i mają już tych wszystkich ludzi w nosie. Także nie dawać alkoholikowi nawet złotówki, no bo mówiła niejedna psycholożka, że jeżeli wydacie takiemu pijakowi złotówkę, no to żeście już przegrali, bo po pierwsze straciliście pieniądze, a po drugie taki pijak, alkoholik mazowiecki z tych moherów warszawskich, z tych moherów lepszych, z tych moherów gorszych, upewnia się w przekonaniu, że on to dobrze robi. Żebrze, że żyje nas styl pijacki. I te cygany, wiecie Państwo, tu już będą stać całą noc, całą noc. Także taka jest Warszawa. Tutaj, proszę Państwa, mają raj. Mówię, że jest lato, mają raj. Cygany katolicki. Najbliżej nie podchodzić do nich, najbliżej tam się nie zadawać, oni tak zaczepiają, żebrać, pójść tam, machnąć ręką, gdy żebrzą, a jak tak się nic nie dzieje, to nie reagować, nie patrzeć się, bo to jak się na psa patrzy człowiek, no to wtedy on biegnie do tego, kto się patrzy i może ugryźć, pies to różnie. Także tak się bawi Warszawa, taka jest Warszawa tutaj na Mazowszu, nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskiem, Czechosłowacją. Także proszę Państwa, tu mamy połączenie bardzo dobre i 507 i co tylko chcesz i nic nie musisz tutaj tworzyć, nic nie musisz tutaj robić. No, tylko torów nie ma, proszę Państwa, do Anglo-Ameryki Białystok. Trzeba lecieć samolotem. Tory są remontowane. No, a tu stoją obok gitary Świadkowie Jehowy. No i oczywiście, że czekają na Was.
Jezusa Chrystusa uznała, tylko żeby papieża uznała, bo o papieża z Rzymu chodzi. Kaszlą, kaszlą. Świnie i barany kaszlą. Centrum. Warszawy. Centrum Polski. Centrum. Centrum Warszawy. Centrum Polski. Centrum. Centrum moherowych lepszych, moherowych gorszych. Centrum. Trzymamy się. Moherowi lepsi, moherowi gorsi. Trzymają się. Stacja Trzech Krzyży. Muzeum Narodowe pod Trójką. Dom partii były. Muzeum Narodowe pod Trójką. Gdy żebracy trzymają się. Także cały czas teraz ta nasza trasa Łazienkowska jest zablokowana, państwo widzą, i coś tam jedzie, bo skręca, bo musiało przejechać, bo musiało okrążyć. Także żeby dojechać do ronda Wiatraczna, to nie jest tak łatwo, proszę państwa, przez całą tę trasę Łazienkowską, aby przejechać. Także Warszawa jest zakorkowana, Warszawa jest zablokowana. Czyli świadczy to o tym, że nie ma dobrej organizacji, takiej organizacji, która by mogła rozwiązać problemy na świecie tutaj dotyczące też trasy Łazienkowskiej, a to co będzie dotyczyło Królestwa Bożego i Jezus Chrystus, no to jeszcze trzeba będzie poczekać, bo wiecie państwo, Jezus Chrystus to jest ten baranek Boży, który przyszedł, pierwsza klasa, baranek Boży, bo pochodzi od Boga, prawda? No, natomiast te inne, czy te barany, czy te lochy, no to one nie chciały uwierzyć w Jezusa Chrystusa i tylko chciały się tam nażreć, prawda? Jak przyszedł, rozmnażał, cuda robił, wielki człowiek, i oni się podniecali, że wielki człowiek, to więc taki ktoś jak papież, no to nawet jak umarł, to jeszcze taka fama po nim poszła, po papieżu, że cuda jakieś uczynił, kilka cudów uczynił. No, ale wiecie państwo, Jezus Chrystus to nie jest baran, tylko Jezus Chrystus to jest baranek Boży. No, tak jak mówi Pismo Święte, ładnie, ze smakiem, pierwsza klasa. Natomiast druga klasa, proszę państwa, te barany, jak to mówią, czy świnie, czy barany, proszę państwa, które mają pod dostatkiem tu wody z Wisły, prawda? Także dzisiaj w dół tak troszeczkę trzeba się patrzeć na te realia, które są wodę z Wisły. No to trzeba wiedzieć, że ta woda też jest śmierdząca i truta, i zatruta. Jak truta, to i zatruta. Ale mówią, że w kranie dość czysta jest ta woda, którą pijemy, no to Bogu dzięki. No, bo u Mormonów, jak kiedyś chodziłam na Wolską, jeździłam tramwajem, Reduta Wolska, no to tam filtrowana była w kranie woda i teraz oni już tak mówią, że wszędzie woda czysta, już tak chcieli pod tych Mormonów się podszywać, to Mormoni uciekli, no. Ameryki uciekli, zostawili białe koszule, zostawili krawaty, zostawili. Już to wszystko jest niemodne. Dlatego też ci, którzy ich tak naśladowali, są troszeczkę zdenerwowani, wściekli. Ci, którzy naśladowali Świadków Jehowy, ewangelików, mormonów prawosławnych, no nie mają najmniejszych szans,
No bo świętych tu w Warszawie nie ma. Są ci, którzy mają zginąć. Po prostu są ci, którzy mają zginąć. To przecież Ewangelia mówi, że dwie były na polu, jedna pozostawiona na to, żeby była zniszczona, że ma zginąć, a druga została zabrana do ocalenia. A gdzie, co i jak? Boże to dzieło. Teraz jeszcze Państwo będziecie mieli szansę, bo szanse macie różne, że Świadkowie Jehowy stoją pomiędzy Warszawa Centralna, Złote Tarasy obok gitary, szanse są takie, albo że Świadkowie Jehowy przyjadą na kongres teraz, proszę Państwa, przy trasie Łazienkowskiej, Stadion Legii jest, możecie Państwo przecież na tym kongresie być, uczestniczyć i trzy dni całe i słuchać. Trzy całe dni i słuchać, po co w ogóle ten Jezus Chrystus przyszedł, prawda? Że nie jest to żaden baran, jak to mówią krwa. Wyznawcy papieża i Matki Boskiej, Ostrobramskiej, Częstochowskiej, tylko to jest baranek Boży. Trzeba zawsze ładnie, a zwłaszcza i zważywszy, jeśli chodzi o ludzi świętych, o których mówi Biblia, Pismo Święte, Biblia opisuje. Baranek Boży, nawet mówicie w kościele waszym, który gładzi grzechy świata, czyli że moherowi lepsi i moherowi gorsi mówią, proszę Państwa, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Czy te barany lepsze, czy te barany gorsze? Każdy ma szansę, bo przecież oni mają jakiś taki system. Nie jest to organizacja Boża, ta lepsza, bo przecież wiadomo, że na przykład u Świadków Jehowy to organizacja jest super. Ludzie, którzy znają Świadków Jehowy, ale dokładniej widzieli, jeżeli byli i na kongresie u Świadków Jehowy na Legii byli, to wiedzą. No, natomiast zdecydowana większość nie była nigdy na żadnym kongresie u Świadków Jehowy, bo po co? Mówią Jehowici. Aha, a sami w ręku Biblii nigdy nie mieli. Także proszę Państwa, gdy jesteśmy tutaj na Mazowszu, nad Wisłą, katolickiej Polsce, a trzeba się poważnie zastanowić, czy wybrać się, najlepiej wybrać się, proszę Państwa, na kongres do Świadków Jehowy przy trasie Łazienkowskiej, proszę Państwa, w lewo wprost, bo my tutaj co innego pokazujemy, a mówimy właśnie o tym kongresie Świadków Jehowy, żebyście mogli skorzystać z programu biblijnego w Polsce 23:47 w katolickiej Polsce na Mazowszu nad Wisłą pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem a Krakowem. Tutaj 188, jak Państwo wsiądą, to pojadą prosto na lotnisko. Że musicie się opierać, czyli proszę Państwa, żebracy powinni się opierać, a potem na dyskotece potańczyć. Przypominamy, że tutaj przy Saskiej właśnie ta szkoła, to tu kiedyś, proszę Państwa, byli Świadkowie Jehowy. Jak tu wrzeszczą, no zobacz, no, dziaduwa momentalnie wrzeszczy, patrz, czyli moherowi momentalnie, kurwa, i moherowi wrzeszczą katoliccy tu na Mazowszu nad Wisłą. I 100 lat. Przecież te barany nie będą żyły 100 lat. 100 lat to jest stara bajka. 100 lat to jest stara pieśń, która już nie sprawdza się. No, było i minęło. A mamy już wiek XXI. No ile ten Janek Witek pożył? 59 lat. Przecież on wcale nie myślał, że umrze. Miał silną schizofrenię, miał, proszę Państwa, chorobę, prostatę. No i mówi, że umrze tam, że najwyżej, że wcale leków nie bierze, bo i nie ma za co kupić. Że Polacy są biedni, no, za to zapłacia tamto, tak. Że wraczki tam włażą na most i wrzeszczą. Także proszę Państwa, no to dzisiaj dopiero czwartek, ale jutro w piątek co się będzie działo, czy przy sobocie, że proszę Państwa, ten naród żebraczy lepiej, żeby się wyszalał na tej dyskotece Sogo, proszę Państwa, żeby się wychosał, to wtedy może by ta złość, ten taka zapalczywość, jad, może by to gdzieś się rozpuściło, przeszło. Teraz do 507 wsiadł taki nasz kolega, proszę Państwa, który się pomylił, bo myślał, że to jest 517 i powiedziałam, żeby się przesiadł. No, także pił
z Jaszą, upił się i zgłupiał. No i wsiadł zamiast do 517 do Targówka, który jedzie, no to wsiadł do 507, który na Gocław jedzie. Także proszę Państwa, no jesteśmy tu na Mazowszu nad Wisłą, w katolickiej Polsce, a pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskiem i Czechosłowacją. No a ta szkoła, proszę Państwa, to tylko ta szkoła może jednoczyła tutaj tych świadków Jehowy, bo i sala królestwa była, a teraz to nie ma tu nigdzie świadków Jehowy, zwłaszcza i zważywszy, że centrum krwiodawstwa minęliśmy, świadkowie Jehowy nie mają nic wspólnego z krwią, bo na zachodzie, tutaj w Polsce,